byłyśmy bardzo skoncentrowane przez całe 40 minut i myślę, że to zaważyło na tym, że do końca grałyśmy równo, no i że w tej trzeciej kwarcie już ten wynik już był na naszą korzyść. Bardzo cieszymy się z wykonu. Zespół podąża w kierunku historycznego sukcesu, jakim jest ósemka, czego serdecznie życzymy. Nasz zespół, jak trener powiedział, młody zespół Polek dzisiaj, no, początek miał bardzo dobry. Później nie wytrzymał jakby presji wyniku, a przede wszystkim mi się wydaje, no, zaważyło na tym jakby bogatość jednej ławki i drugiej, tak? Zresztą przeciwny miał zdecydowanie więcej możliwości przy słabszej grze naszych wysokich i ich skuteczności. Nie mieliśmy takiej odpowiedzi. No cóż, myślę, że dużo elementów było dobrych, dużo elementów do poprawy, ale najważniejsze jest to, że widać momenty, gdzie te dziewczyny naprawdę pewne rzeczy zaczynają realizować w sposób już taki perfekcyjny, a jednocześnie no, zdarzają się też sytuacje takich dość dziecinnych zagrań. Myślę, że to jest wszystko do opanowania, a największą rzeczą jest ta kwestia psychiki, żeby ten zespół potrafił zagrać dwa mecze pod rząd, podobne jak meczu w Siedlcach, tak? Znów nie udało nam się utrzymać tej koncentracji, gdzieś to napięcie po tym ogromnym sukcesie uciekło i no nie potrafiliśmy jeszcze raz wejść na takie wyżyny. Że to nie będzie łatwe spotkanie, gdzieś w pewnym momencie końcówka drugiej kwarty, początek drugiej połowy. Poszło kilka takich niepotrzebnych strat pod rząd. No, niestety nasza gra się posypała troszeczkę, nie zdołałyśmy już tego nadgonić, no i trzeba przyznać, że przeciwniczki po prostu dzisiaj były lepsze.